wina kroplę wody. I będziemy prosić o mojego Boga podczas tej Eucharystii, aby przemienił wino w swoją krew. Niech ta kropla wody symbolizuje dzisiaj nasze wszystkie sprawy, które przyniesiemy. Są tu zwłaszcza niech symbolizuje sprawy tejże szkoły, z której wyszliśmy, z której rozpoczęliśmy dalej naszą pracę. A że wszyscy przed Bogiem jesteśmy gdzieś poranieni moralnie, że wszyscy przed Bogiem jesteśmy pokaleczeni moralnie, wypada nam Boga przeprosić. Spowiadam się Bogu z przewodnicami i Panu bracia i siostry, że bardzo zrzeszyłem myślą o uczynieniu zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszyscy nie będą przechodzić. I stanie się od tego dnia, że góry moszczem pociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie ludzkie napełnią się wodą, a z domu Pana wypłynie źródło, które na wodę strumień sikną. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych synom ludzkim, gdyż krew niewinną przelewa się ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich nie pozostawię bez kary, a Pan zamieszka na Syjonie. Oto słowo Boże. Spotykamy się dzisiaj, by się pochwalić swoimi żniwami, by powiedzieć, że zasiane ziarno przyniosło owoc, albo też, że wszystko wyszło na opak. Nie tak, jak to w młodzieńczych latach planowaliśmy. To wszystko łączy się dzisiaj w jednej jubileuszowej radości, by powiedzieć, że zasiane ziarno przyniosło plon. Łączy się w jubileuszowej radości i w chwili jakiejś ogromnej refleksji. To jest lesion świętowania jubileuszu 70-lecia naszej szkoły, która dalej się żyje w swoich uczniach, w nauczycielach i w nas również. Przed laty opuszczaliśmy mury tej szkoły. Dalej szliśmy swoimi drogami w świat, do której paszportem było świadectwo maturalne tej szkoły. A później budowaliśmy domy naszych większych czy mniejszych karier. Budowaliśmy je na skalę Kcyńskiego liceum. I zatem fundament chcemy dzisiaj zgromadzeni przy ołtarzu, a potem w szkole dziękować Bogu. Spotykając się z takiej okazji, rodzi się pytanie, po co świętować rocznicę?
leczy rakietę. I zaraz się narzuca odpowiedź, po to, aby pamiętać. Pamięć bowiem jest warunkiem poczucia tożsamości, zarówno jednostkowej, jak i zbiorowej. Jesteśmy przecież sobą dzięki temu, że unosimy przeszłość jako własną. Przyszłość natomiast jest niepewna i rzeczywista w znacznie mocniejszym sensie niż przeszłość. Często fantazjujemy na temat przyszłości własnej lub zbiorowej, zapominając, że przeszłość determinuje przyszłość, nie inaczej. Drodzy moi, dlatego czasem, a może dzisiaj właśnie, warto zajrzeć w tę przeszłość, aby nawet jakiegoś pewnego dystansu do tego, co robimy. Przemyśleć swoje życie, które dla niektórych powoli uprzednio, może raczej ją ukierunkować. Może trzeba zacząć od początku. Dlatego dzisiaj, z okazji 70. rocznicy otwarcia tej naszej szkoły, rocznicy, którą warto wspomnieć, pozwólmy sobie na mały przystanek, na przemyślenie, na refleksję. Pozwólmy sobie dzisiaj na ten luksus, bo w tym kołowrocie codziennego naszego życia tak często nie mamy czasu na to. Pomyślmy chwilę. Wyciszmy się na moment. Zanim za chwilę znowu siądziemy do ekspresu naszego życia. Pozwólmy sobie więc na garść wspomnień. Obudźmy te najlepsze. Dadzą nam energię na następne.
bardzo ważna czynność, a właściwie trzy akty, które dokonają się w obecności wszystkich absolwentów, zaproszonych gości. Mówię o zakopaniu kapsuły czasu z przekazanym w środku tekstem przesłania dla potomnych. Następnie dokonamy symbolicznego zasadzenia tego oto dębu na okoliczność 70-lecia. W finalnej części odsłonimy przygotowaną na dzisiejsze święto tablicę upamiętniającą 70. urodziny naszej szkoły. Rozpoczynamy od kapsuły czasu. Kapsułę czasu trzyma Maciek. Tak ona się prezentuje. Jest to swoisty wehikuł czasu, w którym znajdują się pojedyncze egzemplarze wszystkich jubileuszowych pamiątek, jakie przygotowaliśmy na dzień dzisiejszy, włącznie z tak wyczekiwaną i ukochaną przez Was publikacją na 70-lecie, która też się tutaj w środku znajduje. A co najważniejsze, obok tych pamiątek jest przesłanie, które pozwolę sobie odczytać. Znika z czasem, co się w czasie dzieje, jeśli nie otrzymuje ubezpieczenia w pamięci, piśmie i pieczęci z aktu lokacyjnego miasta. Do potomnych. My, absolwenci, nauczyciele i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego imienia Karola Libelta w Kcyni, zgromadzeni w dniu 10 października 2015 w murach naszej czcigodnej jubilatki, wysyłamy w przyszłość nasze przesłanie, którego odbiorcami będą ci, którzy tu nadejdą. Nasza kapsuła czasu zawiera myśli, czyny, marzenia, dokonania, porażki i zwycięstwa wielu pokoleń kcyńskich licealistów. Ten swoisty wehikuł czasu wiezie w przyszłość nasze wspomnienia, nasze wzloty i upadki, nasze pierwsze miłości. Wiezie też dumę z naszych dokonań i potężny ładunek najlepszych słów, które każdy z nas wypowiada o swojej ukochanej szkole. A oto nasze przesłanie. W życiu najważniejsza jest miłość. Miłość rozumiana jako afirmacja i akceptacja świata, ludzi, kosmosu, siebie samego. Nie jesteśmy oryginalni, wiemy, ale tu nie chodzi o silenie się na oryginalność, tylko o prostą i skuteczną receptę na szczęśliwe życie. Kochajcie życie, a i ono was pokocha. Są już takie listy do potomności. Powstają one w każdych warunkach, pod każdą szerokością geograficzną i w każdym czasie. Należą do nich na pewno święte księgi każdej religii. W pewnym sensie każde wielkie dzieło artystyczne jest takim listem. A krótkie słowa księdza Twardowskiego, spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą, to też gotowy list. Tym niezwykle popularnym na przełomie wieku XX i XXI wersem składamy hołd wszystkim naszym nauczycielom i wychowawcom, którzy zakończyli już swą ziemską wędrówkę. Przekazujemy słowa tęsknoty za kolegami i przyjaciółmi, którzy odeszli przed dzisiejszym jubileuszem. Ich najlepsze myśli są dziś z pewnością z nami. A wam, nasi drodzy następcy, życzymy wielu tak samo dobrych, pięknych i szlachetnych wspomnień, jak te, które przynieśli tu dziś ci, związani z tą szkołą przez 70 lat. To jest nauczyciele, pracownicy i uczniowie. W imieniu was wszystkich, w imieniu nas wszystkich, kapsułę czasu złożymy w godne miejsce, które będzie nakryte tym oto przygotowanym kamieniem z wyrytymi dwiema datami 1945-2015 i data 2045, ponieważ życzymy sobie, żeby w stulecie naszej szkoły tę kapsułę wyjęto z ziemi i odczytano nasze przesłanie. A w imieniu nas wszystkich dokona tego ceremoniału Komitet Honorowy Obchodów 70-lecia Ogólnokształcącego imienia Karola Libelta w Kcyni w składzie burmistrz Kcyni, magister Marek Szaruga, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Witold Jurczyk, niestety dziś nieobecny, profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, profesor doktor habilitowany Czesław Lewa z powodów zdrowotnych nieobecny na dzisiejszej uroczystości, profesor doktor habilitowany Roman Łyszczarz, profesor doktor habilitowany Józef Szudy, pani Danuta Paszkiewicz. W składzie tego komitetu jest też świętej pamięci ksiądz Eugeniusz Ryszka. I oprócz
tych wymienionych magister Jan Polewczyński i obecny dyrektor szkoły, czyli ja. Zapraszam wszystkich do tego oto miejsca. Maciek, poproszę, żebyś tutaj przy nas tę kapsułę włożył. I poproszę wszystkich członków Komitetu Honorowego o odciśnięcie dłoni na tejże kapsule. Proszę, Maćku. Do wykopanego już dołu dąb na okoliczność 70-lecia i może poproszę pana burmistrza, żeby tego gestu dokonał. Dziękujemy i poproszę jeszcze o podejście do tablicy upamiętniającej dzisiejsze święto. Tablica z okazji 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego imienia Karola Libelta, którą pozwolę sobie asyście moich kolegów z Komitetu Honorowego. O spirytusie? To nie ja powiedziałem. Trzeba wziąć pod uwagę niestety. I w tym oto miejscu pragnę zaprosić wszystkich do środka sali gimnastycznej. Duże poczucie siły w kształtowaniu serc i umysłów wzmacnia w nas poczucie dumy płynącej z faktu bycia absolwentem tej szkoły i buduje wiarę w dialog międzypokoleniowy. Rozpocznę od podania składu Komitetu Honorowego. Czytałam przed zakopaniem kapsuły czasu, przed zasadzeniem dębu, przed odsłonięciem tablicy, ale nie wszyscy Państwo może słyszeli, więc pozwolę sobie odczytać następujące nazwiska tworzące Komitet Honorowy Obchodów 70-lecia, a tworzą je burmistrz Kcyni, pan magister Marek Szoruna. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych pan Witold Jurczyk, nieobecny podczas dzisiejszej uroczystości, prosił, żebym bardzo serdecznie Państwa pozdrowiła, a w jego imieniu przemawiać będzie za chwileczkę pan doktor Bronisław Czamański. Wielkie brawa dla profesora. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Odeszkiewicz jest na pewno na sali. Profesor doktor habilitowany Czesław Lewa, jestem w kontakcie z panem profesorem. Niestety z powodów zdrowotnych nie mógł dojechać na dzisiejszą uroczystość. Brawa dla profesora. Profesor doktor habilitowany Roman Łyszczarz jest na pewno na sali. Pierwsza absolwentka Liceum Ogólnokształcącego z 1949 roku, pani Danuta Paszkiewicz. Pozwólcie, szanowni państwo, że w sposób szczególny powitam gości, którzy swoją obecność
obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość. Jest nam niezmiernie miło, że w tak zacnym gronie będziemy obchodzić ten jubileusz. Serdecznie witam przedstawicieli władz samorządowych. Przede wszystkim panią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Iwonę Kozłowską. Przedstawiciela z biura poselskiego pani poseł Anny Malikowskiej. Pani wręczyła list gratulacyjny, za chwileczkę odczytam. Serdecznie witam kujawsko-pomorskiego pana Ryszarda Bubera. Kłaniam się nisko księdzu Andrzejowi Rygielskiemu, dobremu i życzliwemu pastorowi kościoła. Rozpoczął naszą uroczystość, a wraz z nim kłaniam się wszystkim wielce czcigodnym duchownym. Szczególnie ciepło pozdrawiam naszego przyjaciela z Czech, księdza Mariusza Robaka. Witam ciepło zastępcę dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pana Adama Norowskiego. Starostę powiatu makielskiego, pana Tomasza Miłowskiego. Serdecznie raz jeszcze witam gospodarza gminy Kcenia, burmistrza Kceni, pana Marka Szarugę oraz zastępcę pana burmistrza, panią Bognę Adamską. Szanowni absolwenci, drodzy uczniowie, panie i panowie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na obchodach 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Karola Libelta w Kceni. Z tej okazji, jak również z racji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej, pragnę złożyć Państwu wyrazy szacunku i najlepsze życzenia. Bardzo się cieszę, że społeczność szkolna, dyrekcja i nauczyciele oraz dawni i obecni wychowankowie postanowiła uczcić ten jubileusz, organizując dzisiejsze uroczystości. Przynależność do wspólnoty popularnego Libelciaka to słuszny powód do dumy. Szkoła ta położyła wielkie zasługi dla całego regionu Pałuk. Od 1945 roku w tych murach kształciło się już kilka pokoleń młodzieży z Kcyni i okolicznych miejscowości. Za ten wielki wysiłek chcę dzisiaj podziękować wszystkim, którzy przez ten czas tworzyli grono pedagogiczne liceum. Dziękuję za to, że swoją piękną nauczycielską służbę pełnią Państwo z oddaniem i otwartym sercem dla każdego ucznia. Dziękuję też, że za sprawą Państwa wysiłków szkoła pozwala zdobywać wiedzę, a jednocześnie, co nie mniej ważne, kształtuje dojrzałe postawy obywatelskie. Uważam za ogromnie ważne, aby młodzi Polacy uczyli się, jak razem działać i budować wspólną przyszłość. Doświadczenia i przyjaźnie z lat nauki i wchodzenia w dorosłość przyczyniają się bowiem do wzrostu kapitału społecznego i niejednokrotnie owocują później sukcesami w życiu zawodowym. Wzmacnianie wzajemnego zaufania i chęci współpracy są zaś kluczem do dalszego rozwoju Polski. Niechaj to rocznicowe spotkanie stanie się okazją do radosnego świętowania. Niech będzie także zachętą do dalszego pielęgnowania więzi i podejmowania razem działań na rzecz lokalnej społeczności małej ojczyzny, które dobrze służą całemu naszemu krajowi. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wielu wspólnych dokonań. Podpisano Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Pan prezydent bardzo zainteresował się naszym miastem, historią tej szkoły i ma wielką przyjemność w najbliższym wolnym terminie odwiedzić Kcynię, ponieważ jest zafascynowany jej historią. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych uczniach, pedagogach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo iż nie ma ich już wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Zacznijmy więc od chwili wdzięcznej zadumy nad tymi, dla których ziemska wędrówka już się zakończyła. Wierzymy, że łączą się dziś z nami duchowo i uśmiechają z góry. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Poproszę o powstanie. Dziękuję.
ciągle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem letnie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Różno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód. Że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zapiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił. Ale brat mu się powiesił. Bardzo zgłoszona, że mogę tutaj być w gronie państwa, bo szkoła przypomina mi jednocześnie dom rodzinny, bo ja się tu urodziłam. Jak odeszłam stąd, to już nigdy nie wróciłam, ale Cyniane zawsze pozostaje moim miejscem rodziny. Dzięki mojej nauczycielce, pani Zofii Czarnecki, która mnie zachęciła do studiów francuskiego i geografii, zachęciła do chęci poznawania świata. Los mi sprzyjał i większą część świata zobaczyłam. Oprócz dalekich krajów Arktyki i Antarktyki i Australii, to byłam na całym świecie. Pani Dorota Paszczywicz, ja może jeszcze podoba. Jest tylko dwoje żyjących absolwentów, pierwszych absolwentów z 1949 roku. Pani Danuta Paszczywicz oraz nieobecny dziś profesor Witold Jurczyk. No nasze dwa brylanty zostały. Brylanty z 49. Mogę użyć takiego określenia. Pani Danusiu, gratulacje. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Państwem wystąpić. Ja jestem absolwentem tegoż liceum matura rocznik 1982. Szanowni absolwenci, drodzy nauczyciele, zaproszeni goście. Pozwólcie, że rozpocznę swoje wystąpienie od słów Karola Liberta, patrona naszego liceum. Życie, mój synu, to nieustanna walka złego z dobrym, a jednak trzeba być dobrym, bo Bóg tak chce i tak serce każe. Ucząc się, już i ty rozpoczynasz tę walkę, bo pokonywasz ciemności rozumu twego, a nabywasz nauki i światła. Dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie jest przestrzeń dla marzeń. Szkoła jest właśnie takim miejscem. Tu właśnie są kształtowane prawdziwe wartości życiowe, rodzą się najpiękniejsze i bardziej nieprawdopodobne marzenia. Tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani młodzi ludzie. Dziś gromadzimy się wszyscy w murach jednej z takich szkół. Szkoły średniej w Kcyni, w dniu wyjątkowym. Po 70 latach od jej założenia. Szanowni Państwo, jubileusz szkoły jest znakomitą okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swego życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemawia dzisiaj do nas, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Jubileusz nie tylko przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale skłania także ku refleksji nad mijającym czasem. Od tamtego czasu, przez wszystkie dziesięciolecia, szkoła zapracowała na swoją bogatą tradycję i wyjątkowy klimat. Przede wszystkim jednak połączyła kilka pokoleń ludzi, nauczycieli, pracowników, uczniów oraz absolwentów.
To w tej szkole rodziły się pierwsze miłości, kształtowały się nasze umysły i charaktery, co doprowadziło absolwentów Kcyńskiego Liceum do wielkich sukcesów życiowych, przynosząc szkole oraz miastu dumę i chwałę. Dlatego dzisiaj, sięgając w przeszłość i analizując historię szkoły, możemy być tylko i wyłącznie dumni, że jesteśmy jej absolwentami i pracownikami. Żywię głęboką nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po nowe sukcesy i podobnie jak zgromadzeni tutaj my wszyscy na sali, zostaną godnymi spadkobiercami tradycji naszego liceum. Życzę, aby przy okazji tego pięknego jubileuszu we wszystkich sercach nauczycieli, absolwentów, rodziców i przyjaciół odżyły wspomnienia tej niepowtarzalnej atmosfery, jakiej doświadczaliśmy podczas swojej edukacji w naszym ogólniaku. Życzę Państwu miłych spotkań i niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach i w naszej pamięci. Dziękuję. Na życzeń absolwentów przekazywane są książki do biblioteki. Za chwilę to zastępcą panią Bogną Adamską uczynimy. A na ręce pani dyrektor złożymy kosz kwiatów. Są to kwiaty dla wszystkich. Kosz kwiatów dla wszystkich wspaniałych dyrektorów, dla wszystkich wspaniałych nauczycieli. Za to, że potrafili rozjaśniać ciemność naszego rozumu, dawać nam światło, wiedzy i głębie życia oraz za wszystko to, co robili, aby młodzi ludzie osiągali swoje cele na miarę swoich możliwości i ambicji. Dziękuję bardzo. Panie starosto, dostojni goście, drodzy absolwenci Gibelciaka, droga młodzież, mi przyszedł w udziale troszkę inny zaszczyt. Mam wielką przyjemność wręczyć medal za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to najwyższe wyróżnienie, jaką sejmik województwa może przyznaczyć dla jednostki organizacyjnej. To uznałem, że nie ma bardziej godnego miejsca jak mury szkoły, większego wydarzenia jak zjazd absolwentów, bo to tak naprawdę Państwo jesteście autorem tego medalu. To Państwo promujecie nie tylko szkołę, ale promujecie również nasze piękne województwo kujawsko-pomorskie i z całego serca pragnę w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podziękować Państwu, że jesteście ambasadorami naszego województwa, że przyczyniacie się do sławienia jego dobrego imienia. Życzę, aby kolejne lata, kolejni absolwenci byli równie wspaniali i godnie reprezentowali waszą szkołę. A tak naprawdę to życzę, aby szkole, aby miała zawsze wymagających uczniów, wspaniałych nauczycieli i wyrozumiałych rodziców, bo tylko w takim trójkącie można współpracować. A teraz wybaczą Państwo, ale króciutko muszę odczytać uchwałę sejmiku. Laudację już tak naprawdę pani dyrektor wygłosiła, że pozwolę sobie tę część opuścić. Uchwała sejmiku nr 10/272/15 województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania medalu honorowego za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie ze statutem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na wniosek przewodniczącego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego po wyrażeniu opinii przez doraźną komisję wyróżnień honorowych uchwala się, co następuje. Nadać medal honorowy za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego Liceum Ogólnokształcącemu imienia Karola Liberta w Kcyni. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
Zapraszam panią dyrektor. Łączącymi lokalne społeczności, a jak mocno potrafią one łączyć, to właśnie dzisiaj widzimy, kiedy spotykamy tutaj państwa. I ja powiem od siebie, że z jakąś taką pozytywną zazdrością stoję w tej mniejszości, która nie miała przyjemności być częścią tej społeczności. Bardzo państwu tego zazdroszczę i bardzo się cieszę, że państwo to doceniacie. Dziękuję bardzo i pozwolę sobie przekazać list pani kurator i drobny upominek. Dar spotkania, za dar dzisiejszego tego niezwykłego spotkania, którego przepięknym preludium była msza święta i niezwykłe słowa księdza Rygielskiego, bardzo wzruszające. A już przy śpiewie Ave Maria to serce naprawdę łopotało. Dziękuję bardzo za tamtą część. Proszę państwa, pani dyrektor, Karol Liebelt byłby dumny. Byłby dumny z państwa działalności, z dzisiejszego spotkania. Ta postać jest mi bliska. Bliska dlatego, że to jeden z bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Oprócz niego ksiądz Wawrzyniak z mojego rodzinnego Śremu w Wielkopolsce, Marcinkowski, Cegielski, to te nazwiska, które bardzo wpisały się w historię również tej części naszego kraju, tej części naszego regionu. Dla nas, dla samorządowców, a mówię tutaj w imieniu samorządu powiatu nakielskiego, dla nas, samorządowców, te idee, które oni głosili, są bardzo istotne i powinny być wskazaniem. Praca organiczna czy organicznikowska, pasja, aktywność społeczna, dobra gospodarka, wysoka kultura rolna, to jest to, co przyświecało tym ludziom. I my, samorządowcy, musimy patrzeć na wiek XIX, bo chyba z tych idei zrodził się w roku 1990 zrodziła się cała ustawa o samorządzie, którego 25-lecie w tym roku obchodzimy. Także patron bardzo zacny, niezwykły człowiek, kapitalne wskazanie dla młodzieży, bo to i nauczyciel młodzieży, mogę powiedzieć, że wyrzucony ze szkoły za to, że miał za wielką sympatię wśród uczniów. To niezwykłe, prawda? Ale też wielki patriota. Cieszcie się państwo z takiego patrona, doceniajcie i naśladujcie. My natomiast, jako samorządowcy tu powiatu nakielskiego,
deklarujemy, że zawsze będziemy patrzeć na Kcynię, na gminę Kcynia i na szkoły, choć nie jesteśmy organem prowadzącym tej szkoły, tą szkołę. Gratuluję panu burmistrzowi, bo to niezwykła placówka prowadzona przez gminę Kcynia. Życzę państwu wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia. Dzisiaj życzę państwu niezwykłych wrażeń, to widać już dzisiaj po tej sali. My jesteśmy w trakcie takiego ciągu, 70-lecie Samoszczela, 40-lecie Chroboczka, 70-lecie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Dzisiaj jest kolej na Kcynię. Cieszcie się państwo, bawcie się wszyscy i niech wszyscy z tych zabaw wracają cało i zdrowo. Wszystkiego dobrego i pozwólcie państwo, że poproszę na moment wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego, pana Ryszarda Bagnerowskiego i obecnego radnego Powiatu Nakielskiego, pana Piotra Hemerlinga. Zapraszam tutaj i wręczymy na ręce pani dyrektor upominki. Poproszę tą torbę. Torbę. No to tak jest. Tak?